No to jest obce ciało, to jest, proszę państwa, starszy pan w poniedziałek na ulicy. Tak. Raz. I taka możliwość. Trochę odklejony, trochę patrzący, jak się życie toczy, a on już z boku, trochę po drugiej stronie, już ma doświadczenie, jakiś rodzaj ciężkości w sobie życiowej, już go tam patrzy, już się domyśla, jak pachnące dziewczyny z pachnącymi chłopakami gdzieś pójdą, coś się zdarzy. To już nie jego sprawki. On ma taki dystans i wiek. A z drugiej strony oczywiście jest tam taki, być może też wymiar tego obcego ciała, że tak to jastrząb ten. Gdy on jest wysoko, ale jak trzeba, to doskoczy i złapie. Czyli ma taki rodzaj łowcy, łowczy charakter. On nie jest z tego świata. Upiorem jest, tak jak pan łaskawie Redo już kiedyś zauważył. Taki ktoś, kto jest upiorny, trochę upiorny upiór. No i obserwator, widz, kogoś to dotyczy, trochę go nie dotyczy. Może to twórca jest, poeta, który nigdy nie jest częścią tego, co się dzieje, zawsze ma jakiś rodzaj problemu, żeby być częścią czegoś, co się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Dużo tych znaczeń tego obcego ciała jest i patrzenia przez to obce ciało na to, co jest wokół. Skoro dużo znaczeń, to ja jeszcze pozwolę sobie... Mniej lepszy, przynajmniej może jest więcej. Ja sobie jeszcze pozwolę tutaj troszkę ponurtować dalej. Spodziewałem się tego nawet. Widzeniem będąc czystym, to fraza taka trochę mickiewiczowska, właśnie z utworu Widzenie, to znaczy być może kojarząca się właśnie z tamtym utworem mickiewiczowskim. Tam mamy takie słowa: w dziwnym widzeniu i światłem byłem i źrenicą razem. Znowu takie bardzo pleonastyczne w zasadzie stwierdzenie. Widzenie, które jest i źrenicą, i światłem razem, a tutaj z kolei w pana poemacie widzeniem będąc czystym. Czy mógłby to być jakiś jeszcze kontekst interpretacyjny, czy po prostu skojarzenie czytelnicze? Nie, absolutnie tutaj przyszpilany poeta ucieknie w erudycję. To jest taka dobra metoda. Oczywiście erudycję związaną z lekturowymi przygodami. Ja szczerze powiem, zresztą to panu zawdzięczam, bo nie wiedziałem, że to o to chodzi. Ale ja bardzo głęboko kiedyś czytałem ten właśnie poemat, wiersz mickiewiczowski Widzenie. W jakichś tam latach 90. nawet pojechałem na jakiś wykład głosić w jakimś towarzystwie mickiewiczowskim, gdzieś do dworku Mickiewicza pod Poznaniem. Tam nieumiejętnie próbowałem zanalizować ten wiersz mickiewiczologa. Nie będąc mickiewiczologiem, domyślacie się państwo, jaki efekt był tego ze strony audytorium mojego, bo to nie byli zadowoleni z tych analiz. Natomiast ja miałem takie wrażenie, że to jest wstrząsający wiersz, ten mickiewiczowski wiersz, absolutnie poruszający i taki dogłębnie ustawiający sytuację próby zdobycia czystego spojrzenia na rzeczywistość, która jest niemożliwa, że zawsze ona jest zabrudzona przez coś, to widzenie, a próba jest taka, że chcemy dążyć do tego, żeby opisać byt, jaki on jest sam w sobie, pięknie powiedziane. Przeze mnie teraz, nie przez Mickiewicza. Tylko, że to po prostu zawsze jesteśmy skażeni. To widzenie jest marzeniem, żeby było ono czyste, ale to jest dążenie jakieś tam, żeby zobaczyć to tak naprawdę, jak istnieje. Ale jak się czyta obok tej Mickiewiczy, tam obok pisane, to ta cena, którą sobie autor płaci za to widzenie czyste, to jest dosyć taka, mówiąc brutalnie, diaboliczna. I o tym tam mówiłem na tej konferencji. I to było takie dziwne, bo tam mam wrażenie, że poeta dotyka takich kwestii, że to jest nieludzkie widzenie. I to może być albo anielskie, albo nieanielskie. Albo to drugie. I zostawia nas, moim zdaniem, z takim rozwiązaniem tego problemu, że ludzkie widzenie musi przejść przez jego ciało ludzkie, a nie może marzyć, że będzie widział anioł, czy Bóg, czy diabeł. Tak, to zrozumiałem wtedy. Jak patrzymy na szereg pańskich utworów, tak mi się przynajmniej wydaje, to ta problematyka widzenia czystego albo nieczystego chyba pojawiała się już znacznie wcześniej, i to w takiej sferze
tak sobie myślę, obrazowej, metaforycznej, bo często jest tak, jeżeli pisze pan profesor o niebie, to jest to niebo niskie, zasnute chmurami, no właśnie takie nieczyste, kapliczne. Jeżeli patrzymy już na jakieś czyste niebo, ono często jest zasłonięte koronami drzew. To są może przykłady takie dość proste, ale patrząc na przykład na wiersze z lat 90., odnoszę takie wrażenie, że tam się wiele dzieje, ale słów jest mało. Jesteśmy na jakimś wielkim polu symboli, a na kartce zostają 2, 3, 4, 5 wersów, jak takie ślady, no właśnie, znowu ślady takie czyste, nieczyste. Czy też tak moglibyśmy to ujmować, czy może nie? Tak, lub nie. Wiecie Państwo, to jest taki problem dla ja, jak to powiedzieć uczciwie, cały ten, to jest druga książka moja, która absolutnie stanowiła przeskok w stosunku do tej pierwszej książki i ona faktycznie jest takim rodzajem próby zapisu bardzo krótkiego, gnomicznego tego, co się dookoła dzieje. To są takie króciuteńkie, jak porównacie Państwo ten wiersz, który czytałem, ten taki długi, to one są naprawdę takie krótkie i dlatego wydaje mi się, że mam absolutnie rację, że to jest taka próba dotarcia do pielgrzymka, bo to jest nieudana pielgrzymka, to wszystko jest nieudane. Być może to bardzo Panu dziękuję za to, o co Pan mnie teraz pytał, bo być może to jest jakaś głęboka zasada, że to jest ślady do pielgrzymki, do tego opisu absolutnego, czystego, takiego, który trafia rzeczywistość w jej ogromie. Tam jest taki jeden wiersz, który mnie zaskoczył, bo mi się go udało, jak znajdę go teraz, bo nie byłem przygotowany. Jest taki strasznie porażający dla mnie, kiedyś go sobie uświadomiłem, wiersz, który w zasadzie jest jest wyrokiem na człowieka wobec bytu i wyrokiem przerażającym, jak sobie go człowiek uświadomi.